Nie wiem, weź mi... Ja bardzo o to proszę i dziękuję wam za to, że dzisiaj przyszliście, że pomogliście drużynie tym gorącym dopingiem, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla nas zawodników. Zawodnikom dziękuję za cały sezon. Panowie, szapoba! Dziękuję, brawo! Witam serdecznie, jest ze mną Wojciech Skrzypek, trener MKS Trzebinia, drużyny, która dzisiaj wywalczyła awans do czwartej ligi. Chyba ogromnie szczęśliwy pan jest dzisiaj. No tak, no trudno nie być szczęśliwym, skoro pracuje się cały rok i wieńczy się to awansem, no to na pewno trzeba być szczęśliwym i tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo gorąco podziękować przede wszystkim mojemu synowi, który przyszedł tu i tchnął w tą drużynę taki nowy powiew piłki i bardzo się z tego cieszę, bo jako trener, który był moim asystentem, jako trener również się sprawdził i życzę mu, żeby w swoim życiu, no, że tak powiem, w tak krótkim czasie jak ja, czyli 10 lat pracy z seniorami, wywalczył 5 awansów, bo to jest mój 5. awans w ciągu 10 lat pracy z seniorami. Więc tutaj chciałbym podziękować Łukaszowi, bo jest to tak samo jego zasługa, jak również wszystkich zawodników, bo nie ukrywam, że początek, właściwie wakacje zeszłego roku, gdzie startowaliśmy, były bardzo ciężkie. Praktycznie tydzień przed ligą jeszcze nie mieliśmy kadry, więc ta kadra była zmontowana tak naprawdę w ostatniej chwili. Należą się słowa uznania chłopakom za całokształt. Ja wiem, że teraz na wiosnę niektórym się nie podobało to, co robiliśmy, jak graliśmy, ale taka jest piłka. Wiosna zawsze jest cięższa niż jesień. Ja się z tego bardzo cieszę, że udało nam się dowieść ten awans do końca i jesteśmy w tej czwartej lidze. A tutaj chciałbym przede wszystkim też podziękować kibicom, którzy dzisiaj bardzo mocno nas wsparli i życzyłbym sobie, aby w czwartej lidze na każdym meczu była taka rzesza kibiców. Na pewno będziemy chcieli grać mecze u siebie w soboty po południu. To jest podstawowa rzecz, bo no widzimy, że jeżeli na dzisiejszy mecz, ja wiem, że to był mecz decydujący, przyszło tylu kibiców, to myślę, że w czwartej lidze będzie tych kibiców tak samo dużo.
Dzisiaj postawiliście pieczątkę. Wiadomo, były w tej rundzie momenty lepsze, były momenty gorsze, trudniejsze, ale chyba tego zwątpienia ani u pana, ani u zawodników nie było. Myślę, że do końca nie było. Na pewno te wcześniejsze mecze przegrane z Jutrzenką Giebutów i z Klepardią, no to, że tak powiem, były wypadki przy pracy. W meczu z Niwą przegraliśmy, że tak powiem, w głowach ten mecz i po tym meczu powiedzieliśmy sobie, panowie, cztery mecze, które po prostu musimy wygrać, żeby nie patrzeć na przeciwników i robić swoje. I to też tchnęło taką wiarę w drużynę, że chyba możemy. Zresztą te wyniki, które żeśmy osiągnęli, 10-0, 6-0, potem w Osieku 3-2. Ja wiem, że nerwówka była w Osieku, ale myślę, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Tak samo jak ten. No, dzisiaj przeciwnicy oddali naprawdę bardzo groźne, celne strzały, trudne do obrony. Ja nie podlega dyskusji. Natomiast my też stworzyliśmy sytuacje, zwłaszcza w drugiej połowie, które powinny się skończyć bramką. Ja myślę, że to jest dobry materiał do analizy i myślę, że w czwartej lidze będzie tylko lepiej. Proszę mi powiedzieć, dzisiaj wydaje się mecz pod kontrolą pańskiego zespołu. Natomiast czy w momencie, gdy rywale strzelali bramkę na 3-1, potem na 4-2, nie bał się pan, że będziemy mieli taki mały Kiszyniów? Nie bałem się, bo widziałem, jaka była mobilizacja przed meczem. Tutaj chylę czoła przed drużyną Rudawy, która pokazała, że potrafi grać piłkę i na pewno z gry nie zasługuje na to miejsce, w którym jest.